prezenty, tam dzieci się cieszą, prawda? Święty Mikołaj, fajnie, fajnie, prezenty, prezenty, ale jak przyszło co do czego, to załadował w papę Ariuszowi, tak? I nie przystąpił do dialogu ekumenicznego z nim, tylko po prostu walnął w gębę gościa, tak, że się tam nakrył nogami, a świętego Mikołaja pozbawiono biskupstwa. Także aleluja i do przodu. Przygody, panie Grzegorzu, to była improwizacja. Ale rzeczywiście, pan na pewno wziął udział. Pan na pewno wziął udział w tej akcji i wypowiedział pan te słowa, bo był pan tu przez parę godzin ostatnio, więc pan wypowiedział te słowa, które tu padły z powagi i z zaangażowaniem, prawda? Czyli pan dokonał intronizacji. Ja też. I kolega też. A za to ja nie odpowiadam i pan nie odpowiada i nawet grzesznym byłoby czynienie ze siebie sędziego sumienia tego czy owego biskupa. Mówiąc tylko sprawdzimy po owocach i poznacie. Natomiast powiedzieli. I teraz my trzymajmy ich za te słowa, które wypowiedzieli. Notabene, a te słowa, które zostały wypowiedziane, prawo Boże. One projektują stan prawny. To nie była uroczystość sentymentalna, jakieś imieninki Pana Jezusa, wpisuje się na środku, bo Cię kocham, kotku, i rozchodzimy się do domów i jest... To nie ma znaczenia. Nie. Zostały, wypowiedziała władza duchowna i świecka, wypowiedziała słowa, z których można bardzo wiele projektuje stan prawny. I my trzymajmy ich za te słowa. Znaczy, samych siebie po pierwsze trzymaj. Jeszcze raz. Dobre ci to, przepraszam. Trzeba przeprowadzić Brexit z błędu demokracji. Trzeba wyjść z frazesu demokratycznego. Tutaj w tej nauce, w tej konferencji, która poprzedziła Muszę Świętą, był cytowany taki straszny dokument, który kilkanaście lat temu wydała Kongregacja Doktryny Wiary. I to po prostu jakaś straszna, horrendalna opinia, bo tam była mowa o tym, że katolicy kontentują się projektem państwa laickiego. No więc to na szczęście nie był dokument kanoniczny, wagi kanonicznej, to była jakaś opinia, ale właśnie z tego trzeba dokonać Brexitu. Zjeżdżamy.